Rozmowa dnia. Gościem Sygnałów Dnia jest pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Witam bardzo serdecznie. Witam. Daniel przywitał sportowo panią minister. Witam bardzo serdecznie o poranku, tak, sportowo. Pani minister, na początku pytania dotyczące tego, co dzieje się w tej chwili w instytucjach Unii Europejskiej, czyli przede wszystkim Parlament Europejski. W zasadzie nie ma dnia, żebyśmy nie dowiadywali się jakichś sensacyjnych i w gruncie rzeczy bardzo bulwersujących informacji na temat funkcjonowania najważniejszych polityków europejskich w tej instytucji. Wczorajszy dzień to również informacje dotyczące przewodniczącej pani Roberty Metsoli, która zapomniała zgłosić ponad 120 prezentów, które otrzymywała przede wszystkim od polityków krajów arabskich. Jak pani minister patrzy na to, co dzieje się w tej chwili w Parlamencie Europejskim? Tak naprawdę, pani redaktor, dla mnie jest to przerażające, bo przede wszystkim instytucja Parlamentu Europejskiego, która ocenia Polskę, która Polsce pokazuje, że my nie przestrzegamy praworządności, co wiemy, że nie jest prawdą, stosowanie dwóch standardów, tak naprawdę pokazuje to, w jakim kierunku idzie Unia Europejska. To jest bardzo niebezpieczne, gdyż przede wszystkim, skoro chcemy oceniać innych, to naprawdę powinniśmy zacząć od siebie, a tutaj każdego dnia nowe informacje, przerażające informacje odnośnie funkcjonowania życia zgodnie z prawem. I te osoby tak naprawdę były liderami, które uderzały w Polskę, które pokazywały, że Polska nie przestrzega praworządności, te wszystkie rezolucje przeciwko Polsce. Tak naprawdę wymaga to głębokiego spojrzenia, zweryfikowania przede wszystkim działania całego Parlamentu Europejskiego. No właśnie, pani minister, pan europoseł Dominik Tarczyński pokazuje wprost raporty tworzone przez instytucje, o których dziś wiemy, że były instytucjami opłacanymi korupcyjnie przez, no w tym momencie wiemy, że przez państwa arabskie, ale nie wiemy, kto jeszcze ewentualnie opłacał te instytucje. I na podstawie tych raportów, tych korupcyjnych instytucji były podejmowane, formułowane działania przeciwko Polsce. No, to są rzeczy, które w taki oczywisty sposób budzą też wątpliwości wobec tych rezolucji, które w Parlamencie Europejskim no, były w pewnym momencie wręcz masowo głosowane i przedstawiane przeciwko Polsce. To jest skandaliczne, bo jeżeli widzimy, że za tym idą określone opinie, za które były przekazywane przecież na zlecenie przygotowywane, były przekazywane środki, a więc jeszcze ile państw było włączonych w te działania przeciwko Polsce i na tej podstawie rezolucje przeciwko Polsce, które naprawdę powinny być zweryfikowane. Nie możemy sobie na to pozwalać. I te działania, które Polska cały czas podejmuje, pokazując, że działamy zgodnie z prawem, że podejmujemy i wykonujemy wszystkie zadania, które są potrzebne, dbając oczywiście o tożsamość Polski, okazały się prawdziwe. Także tak naprawdę to były działania Unii Europejskiej przeciwko Polsce, przemyślane i tak naprawdę jeszcze pewnie każdego dnia dowiemy się nowe informacje. To na koniec, znaczy kończąc ten temat oczywiście, bo będziemy rozmawiać też na inne tematy, czy pani minister ma nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona? Bo ja powiedziałam, że każdy dzień przynosi jakieś nowe wiadomości, ale też i ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem, wskazują na to, że ta afera to jest coś więcej najprawdopodobniej niż tylko afera korupcyjna, niż tylko afera prezentowa. Stany Zjednoczone jakiś czas temu mówiły o 300 milionach dolarów, którymi Federacja Rosyjska miała korumpować i opłacać polityków europejskich. 300 milionów dolarów. My nie wiemy, kto wziął te pieniądze, w jakich okolicznościach, jakie funkcje sprawują ci ludzie. No, ale też pojawiają się tropy, które wskazują na to, że to już nie tylko Maroko, Katar, ale po prostu potężna gra służb specjalnych w instytucjach europejskich różnych państw się odbywała i być może również właśnie Federacja Rosyjska była tam no, graczem absolutnie kluczowym, a nie pobocznym. Obyśmy się tego dowiedzieli. Tak naprawdę został dotknięty wierzchołek góry lodowej, dlatego każdego dnia dowiadujemy się nowych informacji, a więc tak naprawdę te działania, które Rosja podejmowała, podejmuje i tutaj okazuje się, że ten wątek rosyjski też się pojawia, no pewnie każdego dnia będziemy się dowiadywać nowych informacji, ale nasi na pewno europarlamentarzyści, ale też Polska będzie się domagała wyjaśnienia. Pani minister, to zmieniamy temat, powracamy do
tych rzeczy, którymi się, tych spraw, którymi się pani minister zajmuje na co dzień. Program Maluch Plus, kolejna odsłona. Założenie jest takie, żeby ponad 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach powstało dla dzieci w ciągu 3 lat. Na ile to jest realne założenie i też ile jest takich białych plam na mapie, powiedzmy, tej żłobkowej mapie Polski? Powiem tak, założenie jest realne, bo trzeba było rozpocząć od tego, że dzisiaj mamy ponad 230 tysięcy miejsc opieki żłobkowej. Kiedy te rządy rozpoczęliśmy, końcówka 2015 roku, było 84 tysiące. Czyli tutaj pokazuje to jasno, że ponad 140 tysięcy miejsc utworzyliśmy przez ten czas sprawowania władzy. Ponad 2 miliardy złotych zostało z budżetu państwa przekazane. I teraz to ponad 100 tysięcy miejsc, to mówię, że włączamy taki szósty bieg. Przede wszystkim bardzo ważne, jeżeli chodzi o te białe plamy. Stwarzamy możliwość, żeby w każdej gminie powstał żłobek, ale tutaj zwrócę uwagę, jeżeli jest taka potrzeba, bo to samorządowcy wiedzą, czy jest potrzeba, zainteresowanie i będą podejmować decyzje. My tak naprawdę już przekazaliśmy do samorządów informacje o jakie środki mogą aplikować, ile miejsc mogą utworzyć, ale to nie blokuje samorządów. Mogą złożyć też wniosek na wyższe finansowanie, bo na pewno przepływ tych środków między samorządami też będzie w zależności od potrzeb. Zadanie jest wieloletnie, bo tak jak pani redaktor powiedziała, jest 3-letnie, czyli daje to możliwość tak łatwiejszego wykonania tego zadania, bo i od przetargu i przygotowania całej dokumentacji. Na chwilę obecną dokumentacja nie musi być gotowa, nie musi być nawet jeszcze już pozwolenie na wybudowanie tej instytucji, dlatego też jestem przekonana, że to zadanie wykonamy. Przede wszystkim brakuje instytucji żłobkowych w mniejszych miejscowościach, jeżeli mówimy o białych plamach. W dużych miastach też brakuje żłobków, z tym, że tutaj jest różnorakie takie nasilenie w zależności też od miasta. A pani minister, a proszę powiedzieć, czy z państwa wiedzy wynika, że jest zapotrzebowanie na takie placówki właśnie w tych najmniejszych miejscowościach? Czy, no bo to jest tak, że tradycyjnie jednak tam radzono sobie w trochę inny sposób, tak? Znaczy przy pomocy rodziny, babci, dziadkowie, ale nie poprzez instytucje. Więc z naszych informacji, badań, bo przecież cały program, przygotowując program, był to poprzedzony licznymi badaniami, jest zainteresowanie. Natomiast my podchodzimy do instytucji żłobkowej czy dziennego opiekuna klubu jako przede wszystkim dania wyboru rodzicom. To nie jest narzucanie, bo tak jak pani redaktor powiedziała, rodzice dokonują wyboru, czy mama zostaje, czy inna forma opieki nad dzieckiem do lat 3, bo nie chcą rodzice, żeby ta forma instytucjonalna do żłobka dzieci chodziły, więc rodzic musi mieć wybór, rodzic podejmuje decyzję, a my stwarzamy te możliwości razem z samorządami, finansując to zadanie. A ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, a ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Pani minister, no, kilkanaście dni temu ważny polityk Platformy Obywatelskiej, pan Grzegorz Schetyna, mówił, że po pierwsze Platforma Obywatelska nie podniosła wieku emerytalnego, no ale też mówił o tym, że do tego tematu, czyli do tego, z którym Platforma niby nie miała nic wspólnego i tak trzeba będzie wrócić. Jak pani minister rozumie te słowa? Co to oznacza? Pani redaktor, trudno jest zrozumieć słowa polityków Platformy Obywatelskiej, bo oni idąc do wyborów wieku emerytalnego nie podwyższali. Wczoraj jeszcze była też, słuchałam wypowiedzi prezydenta Komorowskiego, który absolutnie mówił, że wieku emerytalnego nie będą podnosić. Trzeba dać ludziom możliwość wyboru. Po czym podpisuje ustawę wydłużającą wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn i robi to bardzo sprawnie. Donald Tusk mu dziękuję za to, że bardzo szybko podpisał tę ustawę. No brak wiarygodności. Prawo i Sprawiedliwość to przede wszystkim oparte jest na takim silnym fundamencie wiarygodności i przede wszystkim poszanowania drugiego człowieka. Wydłużenie wieku emerytalnego przez Platformę Obywatelską to jest fakt, to jest ustawa. Ostatnio o tym w Sejmie też mówiłam, przypomniałam
czytałam ten akt prawny, który został procedowany, zresztą podpisany przez pana prezydenta Komorowskiego. My przywróciliśmy ten wiek emerytalny, przede wszystkim dając rzeczywiście możliwość wyboru, bo osiągając wiek emerytalny, przypomnę, kobieta 60 lat, mężczyzna 65, przecież nie muszą te osoby przechodzić na emeryturę, mogą pracować dalej. My wprowadzamy nawet taki system zachęt, między innymi PIT Zero, wprowadzony w ubiegłym roku dla tych osób, które nie przeszły na emeryturę, a osiągnęły wiek emerytalny. Rzeczywiście, czym dłużej pracujemy, ta nasza emerytura realnie jest wyższa. Ale pani minister, też pojawiają się głosy, ja już w tej chwili abstrahuję od tych głosów polityków Platformy Obywatelskiej, ale głosy ekspertów, ekonomistów, którzy sugerują, że ten system, który w tej chwili jest w Polsce, przy tym poziomie wieku emerytalnego jest nie do utrzymania. Jak pani na to patrzy? My z tych perspektyw, które są przygotowane w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ta perspektywa nawet w takim dłuższym czasie, bo nawet do roku 2080, sytuacja FUS-u jest dobra. Oczywiście cały czas pokazujemy to, że nasza emerytura zależy od odprowadzonej składki. A więc czym dłużej pracujemy, więcej odprowadzimy tych naszych składek, tych będziemy mieli wyższą emeryturę. Dlatego i system zachęt, dlatego też to jest bardzo istotne, żeby przede wszystkim właśnie od naszych świadczeń, od momentu, kiedy rozpoczynamy pracę, była też ta pewna taka edukacja, świadomość, że musimy mieć odprowadzane składki, bo zaczynamy pracować na swoją przyszłą emeryturę. Ale też musimy pamiętać o tym, że sytuacja demograficzna, a więc ten niż demograficzny, w którym jesteśmy, kiedy nie mamy zastępowalności pokoleń. Tutaj musimy bardzo ostrożnie i przede wszystkim cały czas monitorować, aby emerytury i minimalne, i przeciętne emerytury wzrastały, a więc odpowiednio musimy przygotowywać działania. Przed nami Dzień Babci, Dzień Dziadka, to trudno nie zapytać też o wsparcie dla seniorów, tych, którzy już zdecydowali się, są na emeryturze, niektórzy już bardzo długo, bo mają takie lata. Waloryzacja w 2023 roku rekordowo wysoka. Rekordowo wysoka. Wynika to oczywiście z inflacji, którą mieliśmy w 2022 roku, ze wskaźników, które aktualnie są. Na pewno będzie to waloryzacja kwotowo-procentowa, gdyż zależy nam na tym, aby zadbać o te osoby, które mają najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, a więc co najmniej 250 zł. Z ostatniego odczytu średniorocznej inflacji za rok 2022 wygląda na to, że jeżeli chodzi o procentową waloryzację, będzie ona bliska 15%, bo wychodzi, że będzie to 14,8. Jeszcze jednego wskaźnika nam brakuje, przeciętnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, i wtedy już będziemy wiedzieć dokładnie, jaka będzie waloryzacja z emerytur. Od 1 marca ruszy na pewno kwotowo-procentowa, tylko skutki waloryzacji, które są policzone na ten rok, to jest na pewno ponad 40 miliardów złotych. Do tego wsparciem dla naszych seniorów to jest też 13. emerytura, która jest na stałe już w tych koszyku wsparcia, i 14. emerytura, która, tak jak pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, pracujemy nad ustawą, aby to świadczenie było kolejnym świadczeniem, które na stałe wspomaga emerytów, ale tych z najniższymi świadczeniami, czyli tutaj mamy kryterium dochodowe. Ale musimy też pamiętać o zmianach w polityce podatkowych w zeszłym roku wprowadzonych, bo i kwota wolna 30-tysięczna, ale także obniżenie podatków, ono wpływa realnie na to, że emeryci, którzy mają świadczenia do 2,5 tysiąca złotych, nie mają odprowadzonego podatku. Pani minister, ja zapytam, bo pewno wiele starszych osób, które bardzo liczy na te dodatkowe emerytury, szczególnie na tą 14, ci, którzy mają najniższe świadczenia, zadają sobie pytanie, czy w sytuacji kryzysu gospodarczego, czy starczy pieniędzy, bo też takie głosy się pojawiają, że nie starczy pieniędzy, też mówi o tym opozycja. Proszę powiedzieć, czy tutaj nie ma co do tego wątpliwości, że to świadczenie dla tych osób, które są przewidziane jego wypłatą będzie? Nie ma wątpliwości. Świadczenia socjalne, społeczne, zarówno te dla rodzin z małymi dziećmi, bo to też jest przecież bardzo ważne wsparcie, i dla seniorów, czyli
i waloryzacja, i 13, i 14 emerytura, te świadczenia na pewno będą wypłacane. Nad ustawą, tak jak powiedziałam, o wypłacie 14 emerytury pracujemy. Waloryzacja 13, 14 emerytura, te miliardy pewnie już niedużo mówią Polakom, ale to będzie na pewno ponad 70 miliardów złotych dodatkowego wsparcia dla seniorów w tym roku. A przypomnę, że rok 2015 to były 3 miliardy 600 milionów złotych, a więc może nawet jakbyśmy sobie policzyli i wszystkie skutki inflacji i to, co opozycja wielokrotnie mówi, że waloryzacja nie pokrywa, wszystko pokrywa, to jest powyżej inflacji. Przede wszystkim nam chodzi o to, żeby ta polityka senioralna była oparta na silnych filarach, wsparcie finansowe i aktywność osób starszych, bo to nie tylko samo wsparcie finansowe, ale też aktywność to jest bardzo ważna. Pani minister, na koniec, czy są jakiekolwiek działania podejmowane dotyczące przeliczenia czy zmian ewentualnych w programie 500+. No, z jednej strony to może być oczywiście waloryzacja, no ale z drugiej strony, bo też takie głosy się pojawiają, to może być ograniczenie tego świadczenia i uzależnienie go na przykład, znaczy przede wszystkim od dochodów rodziców. Świadczenie to rzeczywiście ewaluowało, bo na początku, jak pamięta pani redaktor, był próg dochodowy na pierwsze dziecko, potem stało się świadczenie Rodzina 500+ świadczeniem powszechnym. Ponad 220 miliardów złotych do rodzin trafiło, jak sobie zobrazujemy, to 7 milionów dzieci każdego miesiąca otrzymuje świadczenie 500+. Czyli jakbyśmy zapytali, co było w 2015, nie było takiego świadczenia. Czy będziemy waloryzować? W tym momencie nie pracujemy nad waloryzacją tego świadczenia. Wprowadzamy nowe rozwiązania. Ale czy pani minister na dziś wyklucza taką opcję, czyli waloryzację tego świadczenia? Pani redaktor, powiem tak, że my przede wszystkim patrzymy przez pryzmat polityki demograficznej, wsparcia rodzin, tego długofalowego, konsekwentnego, żebyśmy przede wszystkim wspierali w tych obszarach, które są potrzebne. I to niekoniecznie musi być waloryzacja świadczenia 500+, ale tak jak w zeszłym roku wprowadzony rodzinny kapitał opiekuńczy, tak jak zmiany związane z rynkiem pracy, czyli zmiany w przepisach prawa pracy, zmiany do kodeksu pracy, to też są zmiany, które wprowadzają, które mają skutki finansowe, tak jak wdrażana dyrektywa o łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym, gdzie wydłużamy urlop rodzicielski o 9 tygodni, także wydłużamy o 24 tygodnie urlop dla dzieci rodzących się z programu Za życiem. To powoduje, że to są skutki finansowe, ale ta polityka kompleksowa to nie tylko waloryzacja 500+, ale dzisiaj przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to wsparcie w związku z wysoką inflacją jest też w innych obszarach, a więc budżet państwa racjonalnie gospodarowany. Przede wszystkim pokazujemy, że polskie państwo wspiera Polaków i tarcze inflacyjne, inne wsparcia, które zostały przygotowane. I tu musimy postawić kropkę. Pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, była gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.